No hello, polecam zapiąć pasy, bo dzisiaj będą naprawdę takie grube komentarze z kategorii premium. Ryj ma twój szczurzy pies i jak taki szczeka bez opamiętania, to jest dobrze? Ogarnij się, kobieto, niby taka inteligentna, a ogłady zero. I ty tak, prezes, ponad 36 min pierdzielisz. Nie da się tego słuchać, kup kota i bądź szczęśliwa. Bez polskich czcionek, przecinki w ogóle powstawiane nie tam, gdzie trzeba, ze spacjami też nie tam, gdzie trzeba. O! To jest. Weronika była kiedyś subtelną, miłą kobietą. Miała miłą aparycję. Uśmiech i promienny wygląd. Nigdy nie ziała ogniem, jadem. Gotowała, pokazywała codzienną rutynę. Spacja, przecinek, spacja, zakupy, przecinek, bez spacji. Taki lifestyle, przecinek, spacja, na odmóżdżenie. Odnosiłam wrażenie, że miała w dupie hejterskie komentarze, które jak to cały czas jest jedno zdanie. Które, jak wiadomo, spadają na każdych youtuberów o większych zasięgach. Dobra, są jakieś bzdety. Coś bardzo, bardzo złego stało się po rozwodzie i każdy laik to zauważy. Przecinek, spacja. Na złość widzkom pokaże się pijaną z biustem na blacie. Przez kilka miesięcy będę wywlekać brudy z marzeństwa i chociaż kurdupla nie znosłam całym swoim serduszkiem, przecinek, spacja, i jak pokazywał się na ekranie i próbował być głupio śmieszny, to raczej czułam ciary żenady, ale hola! Wszystkie opowieści o toksy UI znamy tylko z jednej strony. Ponieważ toksyk uparcie milczy. I teraz uwaga. Toksyk uparcie milczy. Z, pamiętajcie, medal ma dużymi literami zawsze dwie strony. No to jest złoto, oprawię sobie to w ramkę. Od rozwodu stało się z Werą coś bardzo, bardzo złego. Czy tego już nie było? Tylko ona nie chce tego widzieć. Spacja, przecinek. Woli w kolejnych filmikach wstawiać clickbaity dużymi literami larwiszony. A w produkcjach razem, przecinek, dwukropek, spacja, darcie ryja, spacja, dwukropek, spacja, bachory przeplatane wulgaryzmami. I to ja piję, nie? Wera, przecinek, jako kobieta po 30-letnim małżeństwie, pozostawiona z niczym, moja szczera rada, nie biegaj z wstążkami, przecinek, je bij te wstążki na drzewie, zmień psychoterapeutę i leci. I przede wszystkim razem zobacz, jak wyglądałaś i jaką miałaś energię kilka lat temu, bez tarota i czarodziejskich kamieni. Ty Harry'ego Pottera za dużo naoglądał. Nie wszyscy, którzy ci seruszkują, życzą ci dobrze. No ja też wiem, że nie wszyscy, którzy piszą komentarze, życzą mi dobrze. Ale dziękuję za radę. Zobaczcie, 30 lat małżeństwa i toksyk milczy. A przecież wiemy, że kij ma dwie strony. A nie, przepraszam, to jest nie wszyscy. Nie wszyscy, którzy ci seruszkują, życzą ci dobrze. I wszyscy, przecinek,
którzy piszą takie razem komentarze, jak ja to zgorzkniałe larwy. Nie wszyscy, którzy piszą takie komentarze, jak ja to zgorzkniałe larwy. Ty? Larwa? W życiu? Siostra! Na żółwiu z podwójnym podbródkiem i głosem kastrata świat się nie kończy. Ja nie mogę płakać, bo mi rzęsy wypadają. O Jezus. Napiję się soku z buraku. Z tego, co ostatnio pokazujesz, reprezentacja twojej osoby jest słaba, wszystko bez przecinków, bez kropek. Nie liczysz się z nikim, twój kanał, twoje przemyślenia, twoje zasady, a gdzie w tym wszystkim człowiek szkoda? No ja proponuję do Komitetu Obrony Praw Człowieka napisać w związku z tym, że czujesz, że prawa człowieka nie są respektowane na tym kanale. Całe szczęście! Ty jest... Jak widzę taki komentarz, bez kropek, bez przecinków, wszystko, to wiadomo, kto to pisze. Całe szczęście, ty jesteś tuż albo w trakcie menopauzy i dzieci mieć nie będziesz. Nigdy nie zrozumiesz matki, a pośmiewisko, jakie robisz z siebie w internecie, jest bezcenne. No, żebyś wiedziała, że bezcenne. By się zdziwiła, jak bardzo bezcenne. Bardziej się upokorzyć, Weronika, już nie mogłaś. Wszystko też bez przecinku. To zobaczcie, że to jedna osoba pisze. Mam nadzieję, że w końcu kobiety przejrzą na oczy i zobaczą, jak z tobą źle i jak wielkie dno reprezentujesz w tym momencie. Bo właśnie to pokazałaś w tym filmie. O, to sama znowu piszę. No niestety nie jest tak, że nie pozwolisz hejterom kogokolwiek skrzywdzić, bo nie masz na to żadnego wpływu. A oni hejtery, nie ja hejter, oni hejtery, oni skrzywdzili. A oni już skrzywdzili Ewelinę, dając jej te pojedyncze gwiazdki w opiniach i to tylko twoja wina. Widzisz, jak można sobie łatwo wszystko wytłumaczyć? Ja? Ja tylko zostawiłam komentarz i tylko mi się łapka umknęła na jednej gwiazdeczce w Google, ale ja? Hejt? Nie, nigdy. To ona jest ta stara, zeschizowana baba, wstrętna, tfu. Nie dziwię się, że jesteś sama. Pycha kroczy przed upadkiem. Jeszcze jakieś pycha kroczy przed upadkiem. To jest, słuchajcie, 14 lat nagrywam i 14 lat słucham, że zaraz mi padnie kanał, że oglądający odejdą, że to już jest koniec. I co? Wszyscy tu nadal jesteśmy. O, to też. Jak cię mega lubię, tak tutaj nie masz racji. Trzeba było się przygotować na dziecko i teraz słuchajcie, to jest kurwa premium. Zgwałcona kobieta, która ma z gwałtu dziecko, też ma się przygotować, która nie chciała mieć dziecka świadomie. Czy miała unikać panów gwałcicieli? Uśmieszek? Czy tabletki antykoncepcyjne, jak i inne metody antykoncepcji dają 100% skuteczność, żeby nie zajść w ciążę? No nie! Na to się czasem nie da przygotować. I tacy ludzie chodzą po świecie i tacy ludzie mają prawa wyborcze. Wyobraźcie to sobie. Bo mnie to kurwa zmroziło. Trzeba było wynająć nianię. Nie każdy ma pieniądze na nianię. A co? Mój problem? Szusz, naprawdę o jeden vlog o dzieciach za dużo. Dzieci to zmora.
Dzieci męczą, dzieci drą ryja, dzieci nie mają stawianych granic. Nie są uczone zachowania w miejscach publicznych. Dzieci nie powinny wychodzić do miejsc publicznych. Nie powinny chodzić do sklepów, fryzjerów, knajp, do fryzjera, nigdzie. Tak myśleć może tylko zadufana w sobie egocentryczka, która nigdy matką nie była. To takie śmieszne, co piszesz. Nic nie piszę. Dziecko, które się czasami drze, płacze, krzyczy, to nie zawsze jest źle wychowane dziecko. To po prostu dziecko, które ma emocje i które jeszcze nie potrafi ich regulować. Nie zna ich i nie zawsze potrafi sobie z nimi radzić. Każdy, kto je ma, ten doskonale zna temat. Przez tą wypowiedź zmieniłam całkowicie zdanie o tobie, tak? Bo zawsze mnie kochałaś i lubiłaś. Buziaczki. Tak, tak, wiem, masz to w dupie. To dobrze, że wiesz. Też mi się wydaje, że sama naraziłaś Ewelinę na takie straty wizerunkowe. Widzicie? Mam hejt, jestem sama sobie winna, bo nagrywam, że Ewelinie wredne bitches wystawiają gwiazdki, to też jest moja wina, bo trzeba było nie robić min jak bąbelek płacze, bo przecież to jest takie kurwa karygodne, że dobrze, że w Polsce już nie mamy kary śmierci, bo gdyby była, to na pewno już bym zawisła. Nie? Dobrze wiedziałaś, że to, co nagrałaś, wzburzy nie tylko larwy, ale i tak ważniejsza drama i aby się klikało, niż wspieranie koleżanki. Jasne? Jasne. Poszłaś do salonu, gdzie wykonuje się usługi dla dzieci i robiłaś krzywe miny, bo akurat zbiegła się twoja wizyta z wizytą usługi dla dziecka. Jeśli tak płacz niemowlaka, to nie był niemowlak, ja pierdolę. Ci przeszkadza, no niemowlaka kurwa przyszli strzyc, no i to matki piszą, nie? Niemowlaka przyszli strzyc, no. To nie był niemowlak, to nie był niemowlak. Daleko mu było do niemowlaka. Druga kwestia. Kto dał ci prawo do udostępnienia wizerunku obcego dziecka twarz pokazana w lustrze? Słuchajcie, tylko wy jesteście takie bnięte, żeby kminić, co się gdzieś odbiło i kurwa analizować każdy piksel na moim filmie, bo ja nie mam na to czasu. A po drugie, jak chcecie wiedzieć, to każdy w salonie są kamery, a wszędzie, gdzie są kamery, klient podpisuje RODO. Jesteś ostatnią osobą, która powinna otwierać swoją buzię na ten temat. No tak, ja w ogóle nie mam prawa się na żaden temat wypowiadać, ale chciałam powiedzieć, jak te wszystkie mądre panie piszą na temat wychowania dzieci, to chciałam wam powiedzieć, że ja, wasza znienawidzona youtuberka, ukończyłam studia, które dają mi uprawnienia do nauki w szkole podstawowej, kiedyś to jeszcze było gimnazjum i liceum. I uczyłam się o rozwoju dziecka, o pedagogice, o metodyce, inaczej, uczyłam się pedagogiki, metodyki, psychologii i tak dalej, i tak dalej. I ja mam papier na to, żeby mówić o rozwoju dziecka, a wy nie. Swojego psa nie potrafisz wychować prawie od roku. Wciąż załatwia się na matę, bo jesteś na tyle leniwa, że nie chce ci się wychodzić z psem o różnych porach dnia i nocy. A głosisz kocopołu, jak wychowywać dzieci, kiedy ich nie masz w nawiasie na szczęście. Podobno nie można porównywać psów do dzieci. Było to mówione dużo razy. Odleć na inną planetę, gdzie wino i paczki nie mają kalorii i nie ma dzieci, tylko ty i twoje maskotki. Chciałabym, szczerze mówiąc, chciałabym odlecieć na taką planetę, gdzie nie ma dzieci, jeśli mam być szczera. Przepraszam. Zastanawiałam się, jak to możliwe, że YouTube cały czas podpowiada mi twoje filmy, mimo iż nie
nie subskrybuję cię i co więcej, nie interesują mnie twoje treści. Przyznam szczerze, że jest to wkurzające. Myślę, że powinnaś napisać do YouTube'a, że jak może polecać tą wstrętną twą osobę. No i tak, nie subskrybujesz, ale jak widać oglądasz i jeszcze zostawiasz komentarz. Dziwne, bardzo dziwne. Nie no, to jest jakiś, wiecie, spisek YouTube'a, że wam wciska moje filmy. Dzieci płaczą i mają humory. Wy też byliście dziećmi. Jest tak, że czasami trzeba odwołać wizytę u fryzjera, bo nie ma nikogo do opieki. Mam nie wychodzić z dzieckiem do ludzi, bo powinnam przewidzieć, że zrobi scenę w restauracji? Kurwa, tak. Czy źle je wychowuję, bo zdarzy mu się krzyczeć i nie mogę go opanować? Nie zawsze da się przewidzieć zachowanie dziecka. Ono też ma emocje. Ale kurwa, ty masz na przykład 30 lat, a ono ma rok. I ty masz mózg, żeby ogarnąć to, że możecie się gdzieś wydrzeć. I jajebiks, no. Nie znacie swoich dzieci? To jest takie zaskoczenie, że na przykład nie lubi fryzjera, nie lubi restauracji, nie wiem. Tak? Takie to jest zadziwiające? Każda pierwszy raz idzie jak wrzeszczy? No błagam. Wszystkie biegające i drące ryja dzieci w restauracjach, potrącające kelnerki, rozwalające rzeczy w sklepach, wjeżdżające tymi wózeczkami małymi. No, hello! A mamusie? Nie, w ogóle to nie istnieje. Nie, wszystkie są słodkimi aniołeczkami. Każdy ma się zachwycać, jak wrzeszczą. Aż Lola się zdenerwowała. Rozumiem irytację płaczu obcego dziecka. Też jestem WWO i wiele rzeczy mnie męczy. Wychowanie dziecka, a wychowanie psa, znacząca różnica. I teraz wszystkie będą się przypierdalać do wychowania psa. Po pierwsze mi wkręcałyście lata, że nie wolno że psy to nie są dzieci. Więc co to są za teraz porównania? Hello? I się odwalcie od mojego psa. Jak mówicie, że ja nie mogę komentować słodkich bachoreczków, to odjebać się od Loli, ok? Darcie dzieci, a darcie psów na równi irytujące. Tu się zgadzam w 100%. Każde darcie jest irytujące. Zawsze można kulturalnie zwrócić uwagę. Ja tego nie rozumiem. Mi teraz wszystkie wypisują, że trzeba było zwrócić uwagę. Jeszcze tej matce brakowało tego, żeby ona, no te, jak ten dzieciak zaczął płakać, to zadzwoniła po ojca, ojciec go zabrał. Była reakcja. Serio? Ja nie uważam, że to jest okej, bo to... Znaczy, no nie wiem, może wy tak jesteście właśnie, bo tu wypisujecie o tej tolerancji, że trzeba aniołeczki kochać i w ogóle, a może wy jesteście tymi pindami, które zwracają uwagę. No ja bym kobiecie nie zwróciła, bo mimo, że nie mam dzieci, to widzę, że jest jej ciężko zapanować nad dwójką i dzieciak wydarł i sama wie o tym, że to przeszkadza ludziom, dlatego dzwoni po ojca i on go zabiera, bo jest przytomna i normalna. Może wy, pindziusie, macie tak, że od razu, proszę pani, proszę zabrać to dziecko. No ja taka nie jestem, ale ja nie jestem empatyczna i nie znam się na wychowaniu dzieci, więc co ja tam wiem? Każdy ma to, co chce. Przeczytaj to zdanie jeszcze raz. Każdy ma to, co chce. Mordy to mają zwierzęta. Szanujmy się. Uwielbiam to, jak one piszą coś w jednym zdaniu, a potem w drugim sobie zaprzeczają. Jakby tak każdy myślał, jak ty mówisz, to by nikt nie rodził dzieci bez przecinków. Taka w domu jesteś wygadana, a widać wy na zewnątrz już nie trzeba było zwrócić uwagę. Kolejna. To w ogóle jest ciekawe, bo wspierajmy matki. Trzeba się wykazać życzliwością, zrozumieniem, ale trzeba było zwrócić uwagę. No po jakiego grzyba? I co to ma z życzliwości i ze wsparcia? I no naprawdę, jeszcze tej kobiece był potrzebna moja uwaga. Dobrze, że takie kobiety jak ty nie rodzą dzieci, bo biedne by było.
ty psa nie umiesz nauczyć, a co dopiero dziecko wychować. I to jest kolejny raz, kiedy to jest komentarz z Larwiszonowa i jest to samo, tylko napisane w 10 wersjach. Dobrze, że nie masz dzieci, psa nie umiesz wychować. I no tak, wiecie, takich komentarzy możecie sobie poczytać, tam dziesiątki. Ty sama tę sytuację nakręcasz, bo twoje życie jest nudne. Moje jest nudne. Moje. Jak moje jest nudne, to wy nie wiem co. Przykuł was ktoś do łóżka i kazał oglądać moje filmy. Serio. Mój mąż mówił, żebym ciebie po 10 minutach wyłączyła, bo nie mógł tego bełkotu słuchać. Mąż. Wierzę ci. Naprawdę ci wierzę, stara. Ty jesteś ekspertem od wszystkiego i niczego. Przynajmniej jestem ekspertem. Jak o dzieciach może wypowiadać się bezdzietna rozwódka? No hit, te dyrdymały o granicach i tak dalej. Tak, te dyrdymały o granicach, no. No i potem rosną takie dzieci, bo właśnie jedna z drugą mówi, że to są dyrdymały. Że nie trzeba stawiać dzieciom granic, że niech se tam latają. Koło płota będzie dobrze. Proszę, proszę, to by było z przecinkiem. Wszystko bez przecinków. Proszę, znalazła się ekspertka od dzieci szusz. No śmiechu warte ten wykład o stawianiu granic, to żenada. Mówię, że wszystkie z Larwiszonowa. To też jest dobre. Mając dzieci, nie mogę korzystać z restauracji? Nie mogę korzystać ze stacji paliw, bo chcą tankować ze mną? Pierdolę, zwizualizowałam to sobie, wiecie, te latające dzieciaczki po tych plamach oleju, między jeżdżącymi samochodami i co, oblewające się benzyną. Bo chcą tankować ze mną. Nie mogę korzystać z fryzjera, bo dziecku się nudzi, nie siedzi na telefonie z nudów. Nie mogę kupić z Biedronki, bo dzieci chcą wszystko kupić. Ameba. Czasem się zastanawiam, czy my nigdy nie byliśmy dziećmi. Gdyby nie nasi rodzice, dużymi literami nigdy, nie bylibyśmy dorosłymi ludźmi. Każdy z nas był dzieckiem. Więcej empatii. No kurwa, mnie teraz będą uczyć o empatii. Bo wobec mnie są takie wyrozumiałe, takie empatyczne i tak po prostu starają się mnie nie urazić. Rozumieją moją sytuację, rozumieją... no nie wiem, moje jakieś powody, dlaczego tak mówię albo robię, prawda? Tak, bardzo są empatyczne. Ten były mąż to ma pewnie niezły ubaw. Psy są substytutem dziecka. W sumie to litość bierze, bo niesmak dawno już minął. Starzejąca się kobieta traci życie na jakieś komentarze. No kurwa, przez was tracę. Traci życie na jakieś komentarze. Mówi sama do siebie przez 14 lat ponoć. Ponoć. Ty masz napisany skrypt do każdego mojego odcinka, a nie ponoć. Szkoda, że nie ma tu choć trochę autorefleksji. Pośród tych wulgaryzmów. Nieestetycznego biustu i wyglądu i niestety dość ubogiego intelektu. Jeszcze raz. Nieestetycznego biustu i wyglądu i niestety dość ubogiego intelektu. Rozumiem, kochana, że piszesz o sobie. No bo jak mi jeszcze napiszecie, że mój biust jest nieestetyczny. O, i niestety dość ubogiego intelektu, który nadrabia się arogancją. Jestem człowiekiem, a nie larwą. Tak, słonko, tak. Nie jesteś larwą, nie. Natomiast dzieci mają buzię, a nie ryje. No niektóre mają buzię, niektóre mają ryje. Obiecałam sobie, że do 30 minut nagrywam i kończę. Weronika? Nie, to jest bez przecinków. Ja to właśnie nie mogę, bo czytam to jak z przecinkami.
Weronika, lubię czasami pooglądać twoje blogi. Blogi. Ale nie ukrywam, że ten mnie trochę zirytował. Naprawdę. Nie masz dzieci, więc proszę, proszę cię, nie wypowiadaj się na temat wychowania dzieci, bo się tylko ośmieszasz. A przepraszam ci wszyscy eksperci właśnie od depresji, od stanu psychicznego. Dlaczego oni mogą się wypowiadać? Dlaczego oni są ekspertami oceniającymi pracę Eweliny, mimo że nigdy nie byli w jej salonie? To mnie chcesz pouczać, słonko? Ja mam się nie wypowiadać? Serio? Ja mogę się wypowiadać już teraz o kurwa wszystkim. Ponieważ wszyscy komentują moje życie i nie wiem, jak spojrzę w lewo, to będzie to skomentowane, że na pewno coś źle zrobiłam. Dlatego, jeżeli pytasz, skąd mam prawo o tym mówić, to od was. Od was, larwusie. Niestety, ty na matkę byś się kompletnie nie nadawała. Za bardzo jesteś skupiona na sobie. Mamusia powinna być skupiona na sobie, bo jak jest skupiona na bąbelku i zrobiła sobie bąbelka, żeby sobie życie urozmaicić, albo zatrzymać tatusia, albo jeszcze jakieś inne takie powody, to bąbelek nie będzie w dorosłości zadowolony. No, no ale to, co ja wiem. Ale okej, nie każdy musi mieć dzieci i je uwielbiać. O, naprawdę, nie każdy musi uwielbiać dzieci. Ja jednak wolę dwójkę ryczących dzieci niż takie nudne życie, jak ty masz. Mhm. Twoja głupota, cynizm, brak szacunku do ludzi, totalna hipokryzja, poraża, bez przecinka, a z dnia na dzień z tobą jest coraz gorzej. Już nawet nie będę wam czytać, jak zła jest ta interpunkcja. Robisz z siebie pośmiewisko i myślisz, że ktoś ci czegokolwiek zazdrości. Nie. Ktoś mi czegoś zazdrości? Mi? A zresztą co ja wiem? No co ja wiem? To jest z cyklu Piłaś, nie pisz. Ty masz wysokie wibracje, ale samych negatywnych uczuć, co widać na każdym twoim filmie. Nie wiem, czy tam było jakieś kopiuj klej z Larwiszonowa czy coś, ale coś tu nie pykło. Dobra, jest ponad 30 minut, ale jeszcze to przeczytam. Szusz. Trzy kropki. A nie cztery, jak ulwa. Kiedyś bardzo lubiłem twoje filmy. Ale od jakiegoś czasu mam wrażenie, że serio jest z tobą, jest coś z tobą nie tak. Jeśli jesteś tak przebodźcowana na wszelkie dźwięki i zachowania, to po prostu siedź w domu na dupie. Można, można i można dać dobrą poradę kobiecie, tak? Za taką Polskę walczyliśmy. I nie mówię tu o zachowaniach wysoko rażących. Znowu mi się aparat przegrzał. Na czym skończyliśmy? Aha, nie mówię tu o zachowaniach wysoko rażących, czyli takich jak moje pewnie. Typu, ktoś bez powodu się do mnie sapie, czy coś w tym stylu, ale serio, dzieci? A, no i koniecznie trzeba nagrać o tym filmik. A, i żeby nie było, nie jestem matką, nie mam dzieci i nie wiem, czy kiedykolwiek będę je miała. Pewnie mój komentarz niedługo stąd zniknie, jak wszystkie inne te niepochlebne. No nie mogą kurna przeżyć tego, że ja nic nie kasuję i te wszystkie złotka zostają, to każdy w sekcji komentarzy może sobie poużywać. No nie mogą tego znieść, że po prostu tych dobrych jest więcej i dlatego wypisują... Jedna po kilka, bo widać, że to jedna osoba pisze i że jest to w ogóle ze skryptu z Larwiszonowa. No i teraz będą wam pisać, że ja usuwam niepochlebny. W życiu, to jest po prostu, wszyscy mi piszą, że najbardziej, w ogóle ja teraz jestem zniesmaczona tym, chciałam powiedzieć, waszym rażącym zachowaniem, moi prawdziwi widzowie, że mi piszecie, że uwaga, czytam jest lepsze niż vlogi. Więc co ja mam kasować?
Bo w końcu to twoje konto i masz prawo robić tu, co ci się podoba. Natomiast uważam, że jesteś troszeczkę nie fair. O, moje serduszko krwawi. No dobra, jeszcze to przeżyłam. Dzieci robią się same. Spacja? Wykrzyknik spacja. A czy któraś z kobiet była na ogrom nowych doświadczeń z tym związanych? Spacja przecinek, bez spacji, kiedykolwiek przygotowana? Nie. To jest kolejny... widzicie to, że to jest kolejny skrypt z Larwiszonowa. Super, dwie spacje. Jak udzielasz rad o stawianiu granic dzieciom i ewentualnych konsekwencjach błędów wychowawczych? Spacja, kropka. Mimo to trzymam kciuki za ciebie, żeby udało ci się jednak założyć pełną rodzinę, która prawdopodobnie wyleczy cię z depression. Tak jest napisane. Dwie spacje i będziesz mogła świecić przykładem wychowania samych grzecznych i dobrze wychowanych dzieci. Żebyś, kurwa, wiedziała, że jakbym miała dzieci, to by było zajebiście. O, no i to jest ostatni komentarz. Okej, a więc spotkam cię w parku wkrótce i jeśli twój szczur na mnie szczeknie, to dostanie takiego kopa, że go nie złożysz, więc trenuj już fake płacz, taki sam jak wtedy, gdy zabiłaś sushi, podając tableteczkę śmierci tytoksyno. Powinien być jeszcze hashtag, to nie hejt, to moja opinia. Żegnam was.